Kochane skorpionki, u Was w energetyce na pewno pojawia się zachęta do wdzięczności. Do wdzięczności za relację, jakkolwiek ona by się nie potoczyła, jakkolwiek ona by tak naprawdę nie była. Myślę, że otwiera się przed Wami wiele możliwości i dlatego źródło tutaj zachęca do bycia wdzięcznym Wszechświatowi, ponieważ jesteście prowadzone w konkretnym kierunku w dziedzinie akurat życia rodzinnego. Ta dziewiątka pentakli jako Wasza główna energia symbolizuje luksus, przyjemności, oczywiście materialny komfort, nawołuje do szukania przestrzeni, w której możecie się zrelaksować, być dumnym z owoców swojej pracy. Może to czas, aby się docenić, tak? Aby kupić sobie czy to nową parę butów, czy zegarek, który od dawna Wam się podoba. Są to takie proste, banalne przykłady, które rzeczywiście w energetyce dziewiątki pentakli mogą się spełnić. Czyli po prostu zrób to, co sprawi, że poczujesz się bardziej kobieco przede wszystkim, tak? Ale no, przypominam, nie jest tylko i wyłącznie czytanie dla kobiet. W energii dziewiątki pentakli wszystko jest poukładane w naszym osobistym świecie. Zasługujemy na nagrodę i jesteśmy wdzięczni za to, co kreujemy. Jest to też mocno energia niezależna, wolna od zmartwień. Takie podejście typu nic już nie muszę, nikogo nie muszę zadowalać, tak? Tak naprawdę poza mną i poza moim otoczeniem. Ale to nie znaczy, że nie staracie się wspierać partnera, bo tu są bardzo pozytywne energie, ale mam wrażenie, że dużo już daliście partnerowi w miesiącach poprzednich i tu wręcz źródło nawołuje: halo, halo, skorpionie, ale może byś wreszcie zadbała o siebie, tak? Dobrze, kochani. I przechodząc teraz do waszych energetyk, do waszych energii, przechodzimy, oczywiście zaczynamy od waszej strony. Ja przypominam, że te energie mogą się wymieniać, tak? I przypominam, że jest to czytanie ogólne, jak zawsze. Kochani, w waszym umyśle dużo chęci i perspektyw do rozwoju, do całości. Chęć kompletności, chęć zakomunikowania też potrzebnej przestrzeni do rozwoju, zakomunikowania tego partnerowi, tak? Tutaj szukacie sposobu, aby to właśnie zrobić, tak? Ta przestrzeń do rozwoju, kochani. Pamiętajmy też, że Królowa Pentakli jest bardzo opiekuńcza, jest hojna, jest zawsze gotowa poświęcić się ludziom, których kocha, jest gotowa nieść pomoc, tak? Można jej zaufać, jest po prostu opoką rodziny. I ten rozwój tak naprawdę może dotyczyć różnych obszarów waszego umysłu, czy też poszerzania wiedzy i być może także chodzi o finanse, o karierę, tak? Możecie chcieć omówić oczywiście w listopadzie te kwestie jak najbardziej z partnerem i pytanie, czy on to przyjmie z aprobatą, tak? Myślę, że tutaj możecie nad tym się zastanawiać. A być może to po prostu chęć z waszej strony wejścia w małżeństwo, w powiększenie rodziny, czy być może chodzi też o przeprowadzkę, tak? I to raczej jest mocno z waszej inicjatywy, dlatego że partner ma dość energię stagnacyjną. Dobrze, może zobaczmy, czego więcej dotyczy ta Królowa Pentakli w waszym umyślę, drodzy, sprawdźmy, czego dotyczy Królowa Pentakli umyślę skorpiona. No właśnie, zakomunikowanie partnerowi, bo to dużo wsparcia daliście na pewno w miesiącach poprzednich. No, niektóre skorpionki tkwią gdzieś w związkach mocno problematycznych, więc na pewno zakomunikowanie partnerowi, że nie warto tkwić
martwym punkcie, że wy chcecie tutaj już pójść troszeczkę innym kierunku, tak? Bardziej bezwarunkowej miłości, bardziej niezależnej. I tu są pozytywne uwagi, jak najbardziej. Natomiast zakomunikować partnerowi, co tak was obciąża, co was blokuje w tym rozwoju, tak? Jeżeli tracicie w to wiarę, nadzieję, zupełnie niepotrzebnie, ale wydaje mi się, że to raczej partner traci nadzieję na przetrwanie tego związku. Nie trzymajcie się też toksycznych relacji absolutnie ze strachu, ale mam wrażenie, że wasza miłość to jest tak wielka, że nie zrezygnujecie absolutnie ze związku w tym miesiącu. Natomiast troszeczkę chyba skorpionki zaczynacie się czuć niedowartościowane, tak? Są jakieś trudności i te obciążenia też w sferze psychiki nam się pojawiają, tak? Partner natomiast no, ma nadzieję na wyjście z kryzysu, tak? Jakiś strat, smutku, dużo refleksji z jego strony. Piąteczka kieliszków często symbolizuje nam stratę, która właśnie tutaj partner ma na poziomie umysłu. Jakaś strata, tak, przeżycia. Może właśnie też martwić się i bać o zakończenie tej relacji. Może obawiać się o to. Jeśli to nie są obawy o związek, są to wtedy obawy o utratę pracy, o utratę środków finansowych. No w każdym bądź razie sporo negatywnych myśli dostrzegam w jego umyśle. Oczywiście może być to partner lub partnerka, tak jak tutaj, nie wiem, ogląda zawsze większość pań, ale oczywiście panowie też mogą mnie oglądać. Mówiąc partner, nie chodzi mi o płeć, oczywiście, tylko i wyłącznie męską, tak? Dobrze, no w każdym razie jakaś tutaj stagnacja, brak rozwiązań, brak perspektyw po waszej stronie, myślę, że jest ich znacznie więcej. Dobrze, zobaczmy jeszcze na co tutaj partner traci nadzieję, bo to tak jakby znacznie wasz partner, nie? Tutaj tą nadzieję tracił. Nie wiem, czy po której ze stron tutaj w miesiącach poprzednich była jakaś nieuczciwość. W każdym bądź razie on bardzo się tym niepokoi, jakimś podstępem, tak? Jakimiś ukrytymi celami, tym, że coś ukryjecie właśnie przed partnerem, więc tutaj myślę, że komunikacja dla was naprawdę niezwykła, niezwykle jest ważna, bo po stronie partnera faktycznie wiele takich obaw występuje i może też czuć się mocno osamotniony, zwłaszcza jeśli postawicie na rozwój osobisty i na pracę. Dobrze, w waszym sercu mimo to jest, kochani, sporo cierpliwości. Uczycie się, jak postępować w tej relacji, tak? Dużo po waszej stronie jest poukładania. Tutaj no, znowu mamy energię pentakli, czyli tak naprawdę otwartość, cierpliwość, spokój, wyrozumiałość, zaangażowanie, tak? Świadomość, że na wszystko przyjdzie czas, oczekiwanie ze spokojem w sercu, nigdzie wam się nie śpieszy i tu jest ta świadomość, że miłość to ciężka praca. Tak właśnie postrzegacie tą relację z dużym spokojem, także bardzo ładnie. Ale troszeczkę z tymi uczuciami, no jesteście też tutaj mocno osamotnieni i zamykacie się. Natomiast jeśli chodzi o partnera, no cóż, to jest takie troszeczkę dzikie dziecko, tak? Tutaj ten rycerzyk buław. Są tu jakieś obsesje, jest to na pewno osoba, która żyje tu i teraz, tak by się przynajmniej wydawało, bo przecież zwróćmy uwagę, że jednak ona się martwi też, tak? Tutaj partner też się martwi, ale na pewno chciałby wszystko przerobić w jakiś sposób na swoją modłę. To jest troszeczkę takie dziwne, bo on się obawia z waszej strony jako jakiejś podstępnej walki, a wydaje mi się, że sam tu troszeczkę kombinuje i chciałby was podporządkować, tak? Na pewno jest to osoba, która chce szybkich rozwiązań, a wy właśnie macie świadomość, że to tak nie działa, że tutaj trzeba się zaangażować ze spokojem
I aby zebrać zysk, tak, na to 9 pentakli też przecież trzeba zasłużyć, zacząć gdzieś od siebie. No i czasem taka miłość, zaangażowanie wymaga naprawdę ciężkiej pracy. Tu mi się wydaje, że tej świadomości albo to jest osoba dużo od Was młodsza, albo faktycznie jeszcze nie na tyle dojrzała emocjonalnie, ponieważ tutaj świadomości bym nie dostrzegała. Zbadajmy jeszcze przyczynę tej impulsywności. No właśnie, na dodatek ta osoba też może mieć w ogóle więcej pracy niż Wy, tak? Tu pokazują się kompleksy, tu pokazują się u niej lęki, pokazują się problemy większe niż u Was, szczerze bym powiedziała. Ta osoba jest wrażliwa, nie powiem, że nie. Jest wrażliwa, tak? Dobrze, z Waszej strony na pewno mocno widać tą chęć dostatku, zjednoczenia, zapewnienia komfortu, stabilizacji, wsparcia i generalnie bardzo pozytywnie jest po Waszej stronie, harmonijnie, ale jednak jednego kielicha tutaj wciąż nam brakuje, tak? Do pełni szczęścia. Pełni szczęścia rodzinnego przede wszystkim i myślę, że oczekujecie na zaręczyny, na ciążę, na nowy dom czy na wyższy etap zobowiązania. I tak ważne jest, skorpionki, abyście były wdzięczne i radowały się, kochane, każdą chwilą. Czy tu jest szansa w listopadzie na taki wyższy etap zobowiązania? Wydaje mi się, że przy tych energiach, które ma partner, no na razie nie, ale zobaczmy, tu jest raczej takie spełnienie własne, szczęście własne. Mówię, cały czas tego jednego kielicha, do pełni szczęścia brakuje, wy cały czas gdzieś za tym kielichem wyczekujecie. Ale słuchajcie, nie zamykajcie się na partnera, bo ja myślę, że pokazuje się ten partner jako wrażliwość bardzo, jako, przepraszam, osobowość bardzo wrażliwa i tu są uczucia też z jego strony. Fakt, że to nie są te same energie co u Was, tak? Ale nie można tutaj odmówić tej troski i podążajcie też za tym marzeniem. Dlatego, że tutaj pokazała mi się możliwość, aby ten związek wszedł na wyższy etap zobowiązania, tak? Ale aby tak się stało, na pewno potrzeba transformacji emocjonalnej, tak aby ten partner otworzył się na bardziej oczywiście romantyczne energie, bo to Wasze energie są o wiele bardziej stabilne niż partnera, więc tutaj czas i jeszcze raz czas. Ale wiecie co? Też widać tutaj, że partner w ogóle coś wspomina. Na pewno mu też zależy na komforcie, na stabilizacji. Ale być może też wraca do chwil, kiedy tak początkowo było w Waszym domu, kiedy wszystko było poukładane, bo już widać, że wtedy się jakiś chaos, tak? Może też wracać do jakichś chwil z dzieciństwa. Jest też prawdopodobieństwo, że przeżywa jakąś traumę, tak? Coś pokani z dalszej przyszłości, być może stratę ważnej osoby. I widać też, że nie do końca z tą stratą i z jakąś traumą ta osoba jest tutaj porodzona. Dlatego ma bardziej energię odcinającą i bardziej w życiu uczuciowym kieruje się jednak rozumem niż sercem na skutek tych przeszłych doświadczeń. Zdecydowanie w ogóle tutaj dominujecie w tym związku, jesteście dużo bardziej zdeterminowani, niezależni i nie macie na pewno tych intencji. Ja nie mogę powiedzieć, że nie macie tych intencji, tak? Dużo więcej pasji jest po Waszej stronie, odwagi, brawury i także rozważniejszego myślenia. Niby tutaj partner kieruje się bardziej rozumem niż sercem, ale to Wasze myślenie i postrzeganie, powiem Wam szczerze, jest bardziej rozważne, poukładane, tak? Partner wręcz, ja bym powiedziała, że troszeczkę nad tym nie nadąża. Mówię, jest troszeczkę, tutaj z dojrzałością, jest troszeczkę o stopień niżej, tak? Z
nie musi być też czymś złym i to nie oznacza, że ten związek od razu nie ma jakiegoś potencjału. Tutaj tego nie przekreślam, tak? Kochani, on się czuje bardzo, on czy ona, tak? Tutaj czuje się, to jest bardzo duże obciążenie tej energetyki. Co jest też dość dziwne, bo wydaje mi się, że to wy więcej wkładacie do tego związku, a to po tej stronie jest większe obciążenie, tak? I nie dość, że te energie są impulsywne, to właśnie są takie sprzeczności. Bo z jednej strony jest impulsywność, jakiś zryw, a drugiej jednak stagnacja, zastępowanie i dużo refleksji. Tak? Więc tu trzeba na pewno do tego przyjrzeć się dogłębnie. Moim zdaniem, mimo to nadal możecie stworzyć zgrany film. Potrzeba do tego ogromnej determinacji, ale nie wiem, czy partnerowi na ten czas właśnie nie jest zbyt ciężko. Wy cały czas to musicie mieć na uwadze, tak? Trzy kielichy to świętowanie, to zabawa, to przyjemność, to szczęście, tak? Naprawdę szczęśliwy czas, taka sentencja, żyj tu i teraz. I ciesz się z tego, co masz. Nawet jeśli w życiu czasem trzeba się troszeczkę nadrodzić. Przyszłe doświadczenia z przyszłości powinny czegoś nauczyć, zwłaszcza właśnie waszego partnera, waszą partnerkę. Ja jeszcze bym chciała dopytać, jak dojść do tej unii, tak, do zjednoczenia, jak to pomóc w obliczu trudnych energii partnerowi, partnerce, jak cieszyć się tu i teraz, żeby faktycznie tworzyć właśnie tę unię. No właśnie, być może wasze drogi na jakiś czas by musiały się rozejść, aby ta strona się poukładała, tak? Ale tutaj nie musi tak być, bo tu decyzja oczywiście jest przed wami. Ta miłość jest warta tutaj swego, tak? Ale być może właśnie powinniście też spróbować otworzyć się na inne znajomości, na inną relację. Bo tu troszeczkę jest takiego zaborczego wpływu, jak to u Skorpiona, nie? A jeżeli tak kochacie, że nie chcecie zająć się na ten czas innymi znajomościami, to faktycznie skupcie się na tych swoich celach, na których od dawna chcieliście się skupić i tutaj źródło mówi, że absolutnie nie ma w tym nic złego, tak? Moim zdaniem ta strona musi się usamodzielnić, bo ma dużo energii po prostu niedojrzałej. Po prostu ma dużo energii niedojrzałej. Wynik jest jak najbardziej regeneracyjny, tak? To jest siła, to jest dość poważna energia, oczywiście często postrzegana jako wyzwanie, ale wasza relacja moim zdaniem przetrwa próbę czasu. Nawet gdyby tu miał być rozstaj dróg, tak? Wy też tego bardzo chcecie, aby ta relacja przetrwała tą próbę czasu, będziecie moim zdaniem do tego dążyć, tak? Jesteście gotowi przejść przez wszelkie trudności, bitwy, jesteście w stanie pokonać te wszelkie bitwy, no mówię, zwłaszcza wy, bo tutaj z tym partnerem, partnerką to tak jest troszeczkę. Ale mam wrażenie też, że tutaj ciężka misja będzie dobiegała niedługo końca. Będzie dobiegała końca, czeka na was nagroda właśnie w rozwoju, czy też w życiu uczuciowym. Dla każdego ta nagroda też będzie oczywiście oznaczała coś innego. No zobaczmy, w jakiej tutaj postaci i czy faktycznie ten związek i ta relacja wam przetrwa. Niekoniecznie musi, kochani, przetrwać. W każdym bądź razie na pewno energia u partnera się poprawia w swoim czasie, tak? Ale miejcie na uwagę, że on też ma do opłakania jakąś stratę. Być może tu są po prostu sytuacje, gdzie partner dopiero co zakończył związek, nie był gotowy, nie był dojrzały i szybko uwikłał się w nowy. Ale być może ma jakąś traumę, tak? Którą musi przepłakać, musi z czymś się pożegnać. Musi zamknąć przeszłość i to jest jakby tutaj warunkiem, aby wasza relacja mogła dalej się toczyć, tak?
Kochani, no skorpionki, życzę Wam dużo mądrych decyzji, życzę Wam oczywiście rozwoju, mam nadzieję, że partner będzie czerpał naukę z tak trudnych doświadczeń. Jeżeli tu jest na ten czas potrzeba bycia samemu, dajcie proszę tą przestrzeń. Tutaj partnerka ma szansę na terapię, ma szansę na poznanie swoich emocji, tak? Na poszukanie prawdy o tym wszystkim. Dajcie czas. Życzę tutaj jak najwięcej sukcesów i spełnienia. Pozdrawiam.